aż ołowiem głowy skreowali, jak ludzi przygotować na przyjście Pana, jak sprawić, by ludzie nie grzeszyli. Co robić, by dla siebie dobrze byli, by się nie zbudzili, by życia przez zło nie stracili. Diabły na ten czas co innego myślały, z nieszczęścia ludzi się śmiały i plan diabelski gotowały. Jak przeszkodzić w narodzeniu Pana, jak sprawić, by serca ludzi zgłupiały, pychą się napełniały, wierzyć i kochać przestały. Jak widzę ich takim obłąkaniu, to mój płacz jest bliski łkaniu.
zapytali, kochani, co robić, by nie grzeszyli, by mieli byli i brzydkich słów nie mówili. Serce nie boli, jak pana, gdzie ich poczynania, ale dyrektywa wyraźna tatusia pana. Na przyjście Bożego Syna nie się nie ośmiosnowi, ta ludzka rodzina. W miłość? Czy to nie zawiera na ludzkie ramiona? Bo ludzie potrafią być takie głupie. Przepraszam. Thank you.
syna, by się nie narodziła ta chudzina. Trzeba piekło ratować, ludzi w szeregi werbować, bo on gotów piekło zrujnować. Nie damy piekła zreformować. Nie damy, nie damy, nie damy! Widziałem na cyferze, jak szykują mu posłanie. Iść niedoczekanie, na co czekać jedynie zakazane? Ruszać ogonami, obmyślać knowania, jak nie dopuścić do zrujnowania. Sprytu tu trzeba, by ludzi zwieść, by Jezusowi nie oddały cześć. A ja to na cyferze sposób niezawodny mam. Ukradniemy kołyskę i nie urodzi się nam! Nie przyjmował gadaniu, osłyszałeś
Niech o nic nie dbają, niech umierają!
tak, żeby pan był, żeby pani sekretarz był po prostu wszędzie. Jestem reprezentantką i również nikim nie chciałabym skierować na święta do was wszystkich społeczności, do pana dyrektora, do nauczycieli, pracowników, do wspaniałej naszej młodzieży, kochanych, cudownych aniołków. Myślę, że jeśli każdy z nas, każdy człowiek weźmie sobie głęboko do serca to, co dzisiaj widzieli ci wspaniali aniołowie, to wtedy świat naprawdę stanie się lepszy i wtedy naprawdę będzie Boże Narodzenie. Chciałabym, żebyście Państwo spędzili ten okres świąteczny w nastroju radosnym, spokojnym, rodzinnym i żeby te święta, tak jak światło z Betlejem, przyniosły nam nadzieję. Dziękuję bardzo wszystkim. Pięknej